Alfabet prezentacji i wystąpień publicznych. I wystąpień publicznych. Anna Kędzierska, Maciek Cichocki. Opowiedz to Zapraszamy. Teraz będzie trudno. Przynajmniej mnie było trudno, nie wiem, anio, jak tobie w szukaniu, bo jest literka ły. Mhm. Ku kusząca jest ona była. No i w twoim wypadku, jak robiłaś poszukiwanie, to co ci wyszło? Ły jak? Łomatko. <grym> okay. No to powiem ci, że chyba w podobny sposób wybrnęliśmy z pułapki litery Ł, bo ty masz Łomatko, bardzo mi się podoba, a ja mam Ł jak Winston Churchill. <grym> Ale napisałeś tak sobie Winston, tak. Winston A, a Churchill przez CH? Czy przez CZ? Poczekaj, kurczę, sprawdzę, wiesz co? Bo teraz mnie zaskoczyłaś. To... Bo ja moment, pyta... moment, moment, moment. Nie no, zaraz ci odpowiem. No, przepraszamy za usterki. E, Łomatko. Gdzie jest tylko Ł? A po L, dobra. No tak. Churchill, przez czy? Przez Churchill, czy? Churchill, Churchill. Nie, nie, no to nie elegancko. Zbogosanglicyzmu, zupełnie. To czy zechcesz od win, win, Winstona? Dobrze, to pan Winston Churchill, z całym szacunkiem dla niego, tutaj tak żartobliwie no wykorzystując jego wina, imię i sumie, no. nazwisko, tak, że nie nazywał się po polsku. <tak> tak. No, byłby Roman Bratny, to nie byłoby problemu. To Winston powiem. Churchill, weź to na ły, wtedy <tak> skomponuj. Pan Winston Churchill wśród wielu, wielu cytatów, bo mam wrażenie, że Churchill i Einstein to było dwóch gości, którzy nie robili nic innego poza produkowaniem mądrych sentencji, które my po dzień dzisiejszy cytujemy. Paulo takich... Coelho to chociaż książki pisał i z nich słuchał. Tak, moment, nie, to, ale tą przerządą w okręgówce gra w porównaniu do nich. E, powiedział kiedyś, że gdybym miał, patrzę na telefon, bo czytam, żeby nie przeinaczyć. Gdybym miał przemawiać dwie godziny, na przygotowanie potrzebuję pięć minut. Jeśli będę przemawiał pięć minut, na przygotowanie potrzebuję dwóch godzin. A to mądre jest. I dla mnie dlatego ły jak Winston, Cher, Winston, Cher, Winston Churchill, <laughs> bo jest to kwestia czasu na przygotowanie prezentacji. I teraz nie chcę mówić, że ten czas powinien wynosić x i ten x doprecyzować albo podać wzór, jak go wyliczyć. Ja lubię, żeby ten x w moim przypadku wynosił dwa tygodnie. Hmm, oczywiście nie mówię tu o prezentacjach, które robię na następny dzień. Na przykład na szkolenie, które robię po raz kolejny. Ten czas wtedy jest mi potrzebny krótszy, albo inaczej mam tą prezentację gotową. Natomiast lubię mieć ten czas i bardzo serdecznie polecam, żeby go sobie zostawić, dlatego, żeby był czas na inkubowanie się pomysłów. Mm -hmm. Bo proces kreatywny nie jest procesem, który działa od godziny 17 do 19.30, jak tylko zaplanujemy i usiądziemy, żeby go wykorzystać. A czasem wręcz odwrotnie: im bardziej usiądziemy przed czystą kartką, tym tak jest większa jest blokada. I rzeczywiście ta improwizacja, o której yy, mówiłaś, się przydaje, no bo wtedy nie masz pomysłu, to po prostu zacznij, zobacz, co ci wyjdzie. Najwyżej potem to wyrzucisz a propos porad piksarowskich. Ale warto mieć ten czas i ten czas też wykorzystać w dobrym celu. I co, to, co mam na myśli, mówiąc dobrze wykorzystać czas na przygotowanie? Iść na spacer. Mhm. Wziąć prysznic. Eee, porobić te rzeczy, które wiemy o sobie, że wtedy pojawiają nam się dziwne pomysły, których szkoda, że nie możemy od razu zapisać. Czyli coś takiego zupełnie innego od siedzenia i, tak. i minienia. Proces kreatywny działa dużo lepiej w ruchu. I ja nawet kiedyś czytałem, jak to jest z tym prysznicem, że wiele osób mhm. mówi, że pod prysznicem mamy dobre pomysły. I jedna z teorii, która to tłumaczy, jest taka, że jest to jedno z nieczężnych miejsc na świecie, gdzie z przyczyn obiektywnych nasze czynności są ograniczone do bezwzględnego minimum. Mm -hmm. Często kabina jest na tyle mała, że no nie wiem, nie zrobię tam jogi, bo się nie zmieszczę. Yy, no nie mogę robić wielu rzeczy, no bo leci nam mnie woda. Tak? Nie obejrzę serialu, nie poczytam książki, więc się nagle wiele rzeczy odcinam i moja głowa ma wreszcie puszczone lejce. I może sobie w rytm tych padających na moją łysą głowę kropelek. Galopować i generować pomysły. Tylko, żeby mógł ten potencjał wykorzystać przy projektowaniu mm -hmm. narracji, dobrze się za nią odpowiednio wcześnie wziąć i nie dać się zwieść pierwszemu pomysłowi? To no i mieć coś do zapisania. Powiedzieć. Tak, i dobrze mieć coś do zapisania. No to to od pana Winstona. To ja od łomatki, bo pod łomatko kryje się taki moment, którego często się ludzie obawiają i w pewnym sensie słusznie. Że no, tak całkiem nam dobrze idzie to wystąpienie, i ta prezentacja tak y, płynie, i dochodzimy do kluczowego momentu, i nagle. Czarna dziura. Jest czarna dziura, a w czarnej dziurze tylko łomatka. Łomatka, która załamuje ręce i mówi: No, nie, to już co, krew piach, co już ja nic z tego rodziłam? nie będzie. Po co ja cię rodziłam, czemu było, do okienka życia wepchnąć, teraz to się już nie zmieścisz. Nie oburzyli kogoś. Bo jak człowiek zapomni. No, to raptem ten schemat, który miał w głowie, rozpada się niczym kryształ zrzucony z drugiego piętra. I teraz, co można zrobić? Po pierwsze, dobre przygotowanie jest w stanie nas do jakiegoś stopnia przed takim zapomnieniem ochronić. Po drugie, możemy mieć ściągawkę w postaci slajdów. Które nie muszą mieć litym tekstem napisane, co my mamy do powiedzenia, ale, ale mogą hasła. mieć kluczowe hasła albo bodźce wzrokowe w postaci obrazka, znaczka, który my odkodowujemy jako taki, który przypomina nam treść. Dzięki temu, że żeśmy wielokrotnie zrobili próbę na głos przed wystąpieniem, no to jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Możemy mieć podgląd prezentera, czyli notatki też w punktach i postawiony przed sobą laptop z tą prezentacją, a nie za sobą. Tak miejscu. Nie odsłuch, tak możemy mieć tak możemy mieć podgląd. Możemy mieć w ręku karteczki, które niewidoczne są dla publiczności, a czyli my, rozumiem, że nie A0. A0 nie, nawet nie A4. Yy, a wręcz A5, a nawet jeszcze mniejsze, takie, no mogą być też karteczki posti na amerykański których styl. Hasłami mamy yy, zapisane nasze kotwice dla pamięci, żeby wiedzieć o czym powiedzieć. No, a jak się okaże, że już to wszystko zawiedzie i robi nam się czarna dziura, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby powiedzieć naszej publiczności. I to a jest łomotko. właśnie te, <laughs> i to jest właśnie ten moment, kiedy chciałam powiedzieć o najważniejszej chyba z perspektywy tego wystąpienia rzeczy. Yy, a jednocześnie emocje i poczucie odpowiedzialności sprawia, że no czarna dziura. Więc przejdę teraz o krok dalej, a za trochę, jak na pewno mi się to przypomni, to wrócę do tego tematu. Ty macie I zasypię dziurę. I zasypie dziurę. Ty masz takie ym, sformułowanie, że jak coś zak zakrzykniesz w sposób niekontrolowany, to, chcę, to zapewne to, znaczy, to, to ta, będzie to. Co... Co teraz właśnie e, I to jest ten moment, kiedy my możemy nabrać dystansu do tego naszego błędu, który przecież nie kończy się śmiercią ani naszą ani publiczności. To jest moment, kiedy my możemy się uśmiechnąć, więc pod to haha ludzką i hihi, hi, tak, ludzka twarz to też, Ujle ale mamy też oczywiście. No, możemy możemy się odśmiechnąć, ale też naszą publiczność yy, uśmiechnąć. No i to wszystkim zrobi na dobrze. Na dobre to wszystkim wyjdzie. Wszystkim to zrobi dobrze. Więc nie Czyli taka matko, Churchill wszystko jasne. E, tyle skarkołobnych literek na A jaka? chyba będą. Mnie nie pytaj o takie. Czy już sobie od początku alfabet powiedzieć, żeby dojść do tego? Nie momentu. nie Mamy na to czasu. Jutro będzie my. My. A, no to. Jak listy do M. Mamy nie nadzieję, wiem, co że teraz. będziecie z nami jutro, jutro przy literce m. My. My.